Czasami wystarczy zwykły ludzki odruch, by uratować życie drugiemu człowiekowi. Właśnie tak było w ostatnie popołudnie nad Kaczawą, gdy stróże prawa zareagowali na widok samochodu, którego kierowca zamiast jechać sygnalizował swój problem innym użytkownikom drogi. Legnicy policjanci, patrolując ulicę Piastowską, zauważyli przed sygnalizatorem świetlnym stojący na wewnętrznym pasie ruchu pojazd marki Ford Focus z włączonymi światłami awaryjnymi. Ten pojazd w godzinach szczytu tamował całkowicie ruch. Stróże prawa podjechali do auta. Zobaczyli w nim mężczyznę, który z zamkniętymi oczami w nienaturalnej pozycji siedział za kierownicą. Postanowili sprawdzić, co się stało, zatrzymali więc radiowóz i ruszyli z pomocą. Okazało się, że kierowca nie oddycha. Funkcjonariusze poprosili jednego z pasażerów, aby zadzwonił na pogotowie ratunkowe. Sami zaś w tym czasie wyciągnęli tego mężczyznę. Zaczęli prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, która trwała aż 15 minut do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Całe szczęście temu mężczyźnie udało się uratować życie, wartość dla nas najcenniejszą. Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy. Nie ma jednak wątpliwości, że to właśnie reakcja mundurowych była kluczowa dla jego losu. Przedstawiciele policji apelują do mieszkańców, by w podobnych sytuacjach działali z rozsądkiem, ale i empatią, która może mieć wartość życia.